Kazanie Jana Chrzciciela. Nie tylko biedni ludzie, ale także bogaci i sławni przychodzili posłuchać przepowiedni Jana, którego nazywano Chrzcicielem. Każdy z nich pytał, co powinien zrobić, żeby uniknąć kary za grzech. Bogatym Jan radził, by pomagali biednym, celnikom, aby sprawiedliwie pobierali podatki, a żołnierzom, aby szanowali obywateli. Wielu wierzyło temu, co mówił prorok, i żałowali swoich grzechów, prosząc Boga o przebaczenie. Po szczerej pokucie i chrzcie odczuwali wielką ulgę i byli gotowi zacząć nowe życie, wierząc, że przyjdzie Zbawiciel, który pomoże im utrzymać serce w czystości. Pewnego razu do Jana przyszli faryzeusze, ludzie, którzy uważali się za bogobojnych. Z uwagą słuchali tego, co mówił Jan. Nawet zgadzali się z prorokiem, uważając, że jego przepowiednie potrzebne są głównie celnikom, żołnierzom, prostym ludziom, którzy nie znają zakonu Bożego. Pokutujcie, wam to potrzebne. Nie nam, znawcom zakonu, którzy stale modlimy się i pościmy. Myśleli wyniośle. Gotowi byli nawet przyjąć chrzest Jana, dając mu odczuć, jak wielką przysługę mu wyświadczają. Jan, widząc ich zatwardziałe serca, powiedział: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Jan wyjaśnił faryzeuszom, że nie zbawią ich rytuały, nieszczere posty i modlitwy, ani to, że nazywają się dziećmi Abrahama. Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi, przekonywał. Bóg oczekuje od ludzi zmienionych, czystych i pełnych miłości serc, a aby takie otrzymać, należy wyznać swoje grzechy. Tylko szczera pokuta pozwoli zobaczyć tego, który przyjdzie po Janie, to jest Jezusa Chrystusa, który będzie chrzcił Duchem Świętym. Jan przekonywał faryzeuszy i namawiał do pokutowania, póki nie jest jeszcze za późno. Na podstawie Ewangelii Mateusza, rozdział 3, wersety od 7 do 12 oraz Ewangelii Łukasza, rozdział 3, wersety od 1 do 17. Drogi przyjacielu, dziękuję ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana
i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Droga siostro i drogi bracie, życzę Wam z całego serca, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.